Chcielibyśmy wiedzieć, jak przebiegały obrady, czy wybór był trudny? No w trzech kategoriach książkowo-dziennikarski był bardzo trudny i za każdym razem była potrzebna dogrywka i dyskusja była może nie zażarta, ale padały mocne argumenty na rzecz poszczególnych kandydatur. Najłatwiejsza, najkrótsza była dyskusja w tej kategorii ostatniej, czyli Nagroda Obywatelska za postawę ludzką, bo tutaj rzeczywiście, mimo że pojawiło się bodajże 5 kandydatur, to jakby przy bliższej prezentacji zdecydowanie wszyscy opowiedzieli się za księdzem Kaczkowskim. Także w tej kategorii de facto przyznano nagrodę przez aklamację.